Dzień dobry, Mateusz Furs, firma Imblok. Dzisiaj opowiemy sobie o przeciekach przez styk roboczy. Styk roboczy pomiędzy płytą fundamentową a ścianą. Cała ta konstrukcja jest wykonana w technologii białej wanny. Trochę nieudolnie, jak widzimy na zdjęciu, jakiś taki bałagan tutaj panuje. Ale żeby dobrze zrozumieć, na czym polega ten bałagan i na czym polegają błędy i skąd ta woda, to zajrzyjmy na chwilę do schematu i opowiedzmy sobie, jak prawidłowo powinien być taki styk roboczy uszczelniony. Patrzymy na schemat uszczelnienia styku roboczego pomiędzy płytą fundamentową a zewnętrzną ścianą na przykład garażu podziemnego. Tutaj mamy ten styk. To jest ten styk. Najpierw wylewana jest płyta fundamentowa, później na płycie jest szalowana ściana, wylewany beton. Beton się trochę przykurcza, jeżeli nie ma tutaj żadnego systemowego, a powinien być w tym miejscu na połączeniu, no to tędy oczywiście woda postanawia wlewać się z gruntu pod ścianą, właśnie w tym styku do wnętrza garażu. To widzieliśmy na poprzednim zdjęciu. Teraz jak prawidłowo się to naprawia? Prawidłowo naprawia się to w technologii iniekcji ciśnieniowej. Jak tego dokonać? Otóż wierci się otwory w ścianie w ten sposób, żeby otwór przeciął ten nasz styk w połowie grubości ściany. Tutaj jest zaznaczone, że mamy B i B, czyli połowa i połowa ściany, i tutaj faktycznie mamy ten otwór, który ma nam za zadanie umożliwić doprowadzenie żywicy iniekcyjnej z tegoż otworu do styku. Dlaczego w środku? Otóż dlatego, że stąd w prawo jakby patrząc i w lewo żywica będzie miała jednakową drogę do przepłynięcia do zewnętrznych powierzchni ścian tego naszego tutaj układu. Kiedy żywica wypłynie w tą stronę i wypłynie z tą stronę, to znajdzie się pod całą ścianą, sklei nam te betony i w ten sposób uszczelni. Także to jest idealny układ, kiedy otwór przecina ten styk w połowie grubości ściany i stąd zaczynamy rozprowadzać żywicę w obie strony równomiernie. Czyli żeby tego dokonać, trzeba znać dwie rzeczy. Wysokość i kąt. To są dwie rzeczy, które nas będą interesowały, żeby prawidłowo wykonać przygotowanie, czyli otwór. Poznajemy to na podstawie grubości ściany. To teraz wróćmy do tego zdjęcia z budowy. A tutaj mamy pakery iniekcyjne, które pokazywałem przed chwilą na przekroju. Ten jeden paker oznaczał oczywiście w przekroju całą resztę wzdłuż ściany, wzdłuż przecieku. No i teraz tam mówiłem o odpowiedniej wysokości i odpowiednim kącie. I tutaj widzimy, że ta wysokość od powierzchni płyty fundamentowej to są jakieś 4, może 5 cm, a ściana ma grubość 25 cm. I kąt. Kąt jest taki dosyć leżący, prawie że równoległy do powierzchni płyty fundamentowej. A co za tym idzie? Śmiem twierdzić, a wręcz mam pewność, że żaden z tych otworów i żaden z tych pakerów nie doprowadził żywicy do połowy grubości ściany. Raczej wysłał tą żywicę gdzieś pod koniec, pod zewnętrzną powierzchnię ściany, a może wręcz te otwory zostały wywiercone na wylot przez ścianę w grunt. Krótko mówiąc, nie ma co się dziwić, że woda nadal stoi na powierzchni tej płyty fundamentowej w tym garażu, ponieważ wszystkie te otwory zostały wykonane nieprawidłowo. Żywica, nawet jeżeli wpompowana, to nie wpłynęła nam w styk roboczy i nie uszczelniła tego styku w żaden sposób. Tak poddaję pod wątpliwość nawet ten fakt, czy w ogóle była pompowana żywica, ponieważ ani przy tym pakerze nic nie widzę, ani tutaj się specjalnie nic nie dzieje, ani tutaj nie widzę żadnych zacieków żywicy, a przede wszystkim nie widzę żywicy wypływającej z tego styku. A w związku z tym, że jest niezamknięty, a być powinien, stąd właśnie moja wątpliwość, czy w ogóle coś tutaj się działo. Natomiast może się działo, może z kolei pompowana była ta żywica i ona faktycznie uciekała w grunt i nic nie zostało pomiędzy tymi dwoma betonami w konstrukcji, co trochę by tłumaczyło brak skuteczności tej naprawy. I chciałem jeszcze pokazać, jak takie przygotowanie do iniekcji styku powinno wyglądać prawidłowo, to znaczy płyta fundamentowa, ściana, otwory, tak na budowie, a nie na schemacie, ale prawidłowo. Prawidłowo przygotowany styk roboczy wygląda tak. Płyta fundamentowa, ściana, rząd pakerów, wszystkie pakery bez kalamitek, tak żeby podczas pompowania żywicy w tego pakera żywica mogła przepłynąć tym stykiem roboczym i wydostać się z następnego pakera. W ten sposób kontrolujemy przepływ i cały proces, odpowietrzamy konstrukcję, ewentualnie odwadniamy, jeżeli w tym styku roboczym jest jakaś woda, przeważnie jest, więc w tym momencie żywica przepływająca może się wydostać z kolejnego pakera.
Tutaj widzimy jeszcze jedną ważną rzecz, której na tamtym zdjęciu z tamtej budowy nie było widać. Tutaj jest przygotowana faceta, czyli takie wstępne zamknięcie tego styku, tak żeby żywica faktycznie została w tym styku i tam związała, i tam została, i tam związała, tam uszczelniła nam ten styk, a nie uciekła i wypłynęła. Także jest ten styk wybruzdowany, czyli jest podkute trochę powierzchni płyty i trochę ściany, i w to miejsce wybruzdowania jest zaaplikowany materiał na bazie cementu, który po związaniu tworzy takie zamknięcie i utrzymuje żywicę w styku roboczym podczas iniekcji. Także ten widok versus tamto zdjęcie, to są dwie różne budowy, no oczywiście dwie różne firmy, ponieważ to jest wykonanie przez pracowników firmy Imbluk, a tamto było wykonane przez pracowników firmy, która wylewała ten żelbet i później próbowała po sobie poprawić, bo tak taniej, zamiast zaprosić jakąś dobrą, właściwą, prawdziwą firmę naprawiającą konstrukcję w technologii iniekcji ciśnieniowej, próbowali sami, no i z tego próbowania wyszło tyle, co nic. Kalosze trzeba było zakładać, żeby chodzić po tym garażu. Także czasami poprawianie po samym sobie, kiedy nie jest się ekspertem w danej specjalizacji, nie jest najlepszym pomysłem. Tak samo jak ja nigdy nie podjąłbym się naprawy swojego własnego samochodu. Jadę do serwisu i wiem, że zostanie to wszystko wykonane tam prawidłowo. I jeszcze dosłownie króciutko dwa słowa. Tutaj mamy zdjęcie z tej samej budowy. I zainteresowały mnie tym razem te pakery, a że lepsze ujęcie, więc mogłem w programie na telefonie angle meter, czyli pomiar kątów, zmierzyć kąt, pod jakim ten otwór, a potem paker zainstalowany w ścianie. Także spójrzmy na zdjęcie z pomiarem kąta. Ok, to jest to samo zdjęcie, tylko już w telefonie poustawiałem te kropki i dokonałem pomiaru. I okazuje się, że ten paker, a właściwie najpierw znowuż otwór w ścianie, został wywiercony pod kątem około 88 stopni, czyli prawie 90 stopni, czyli tak jak mówiłem wcześniej, prawie że równolegle do powierzchni płyty fundamentowej, czyli prawie że prostopadle w ścianę, otwór, który teoretycznie służy do iniekcji styku roboczego tej płyty i tej ściany. Także no nie było szans. Ten otwór prawdopodobnie przelatuje przez ścianę na wylot i nawet nie dotyka się do naszego styku, także iniekcja nie mogła być udana. Tyle na dzisiaj. Mateusz Furs, firma Imbluk. Dziękuję za uwagę.